Jestem zatem przede wszystkim za tym, abym miał prawo wyboru, abym mógł zabrać głos, aby ten głos nie był zagłuszany przez tych, którzy wagarowali na lekcjach historii. Abym mógł być również przeciw, abym mógł się nie zgadzać. Zatem jeżeli tak interpretować niepodległość, to oczywiste, że pisarzowi niepodległość jest potrzebna. Mało tego, ona jest podstawą jakiegokolwiek tworzenia.